śniadanie zjedzone, jest tak wcześnie, że jeszcze śpię, ale ruszamy na Targ Rybny. Zapraszam. Dojechaliśmy. Humory uczestników wycieczki dzisiaj, no takie nie za bardzo, wszyscy są zaspani, no i też trochę zmęczeni, bo codziennie chodzimy w upale przez kilka godzin i już tam się po prostu nie chce. Dzisiaj mamy kolejny dzień, gdzie są jakieś 33 stopnie, tylko że dzisiaj kompletnie nie wieje, co sprawia, że naprawdę jest taki skwar. O, patrzcie, rosną granaty. Swoją drogą ulica, którą idziemy, jest ciekawie przyozdobiona. To na mnie pan zatrąbił? Chyba nie na mnie. Tak jak wspomniałam, ulica, którą idziemy, jest ciekawie przyozdobiona. Maltańczycy w ogóle naprawdę uwielbiają przystrajać różnorako ulice. Teraz trwają jakieś najróżniejsze festiwale na Malcie, takie głównie związane z religią. Także wiele ulic w wielu miastach jest przystrojony w jakiś taki charakterystyczny dla nich sposób. Moja rodzina chce jeść ryby o godzinie 10 rano. Powariowali chyba. Swoją drogą, w miejscu, w którym teraz jesteśmy, wczoraj były fajerwerki. Na Malcie codziennie są fajerwerki, więc to... Wow. Ale ogłuchłam na prawe ucho. I powiem wam, że niektóre fajerwerki wystrzeliły na ziemi i 4 osoby są ranne, 1 ciężko, także może wreszcie skończą z tymi codziennymi fajerwerkami tutaj, bo to już się robi nudne, głośne i w ogóle ile pieniędzy oni muszą na to wydawać, tak sobie myślę. Trochę takie pieniądze wyrzucane w powietrze. Tutaj, w Marsaszlok, jest zatoka z największą liczbą ludców. To są takie tradycyjne łodzie maltańskie i one mają na kadłubie oczy. Dziwna sytuacja, ale no. Gdzie jest ten targ? Gdzie jest ten targ? Gdzie jest ten targ? Gdzie jest ten targ? Ja byłam i on był tam. Przyjechaliśmy na Targ Rybny i Targu Rybnego nie ma. To zrobiłam im wycieczkę, ale nie ma go chyba przez to, że jest jakieś święto, bo byłam tutaj 2 miesiące temu w niedzielę i normalnie wszystko było. Powinno być co niedzielę. No nie wiem. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj można znaleźć na tym targu, to zrobiłam o tym filmik i on jest właśnie tutaj. Jest kawa, będę żyć. Marsaszlok zaliczone. Teraz zmierzamy do Blue Grotto. Jeszcze tutaj nigdy nie byłam, więc zobaczymy co to. Tam można wsiąść na łódkę i przepłynąć tą łódką tak i między skałami i po prostu w tej grocie.
ciemność. Ciemność widzę. Niesamowicie niebieska woda, wow. Nie dajemy się upałom i jedziemy dalej. A to jest granita, czyli taki kruszony lód. Ten jest akurat cytrynowy. Test na żywo. Słodkie i kwaśne, ale zimne, więc pożądane. Gorąco, ładnie, gorąco. Trzy punkty zaliczone, lecimy do czwartego, do ogrodów, które się nazywają Basket Garden. Chyba zamknięte. Może dlatego, że jest niedziela. Może dlatego, że jest niedziela, ale brudno. Tak czy siak, to jest ogród i tam jest oficjalny dom prezydenta Malty. Tak więc jedziemy do domu. Zajechaliśmy jeszcze na szybki deser. To jest taki maltański, tradycyjny deser, ale jest bardzo słodki i to jest takie ciastko razem z nadzieniem, jest chyba nadzienie figowe i nadzienie daktylowe, tu jest figowe. Ja się na dzisiaj żegnam, bo ten vlog już naprawdę będzie długi, więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa!